To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Jest jak jest, przegramy walkę, nie wiem, co tutaj wracać, czy tak, czy aby. Ja nie jestem tych zawodników, że tam będę płakał nad jakimś, czy za bardzo wygrałem, czy przegrałem. Nie, po prostu Twardowski okazał się dzisiaj lepszy, trafił mnie. Poczułem ten cios i tyle. No i sędzia zdecydował, że podda walkę. Tutaj nie ma co się rozwodzić nad jakimiś, nie wiadomo jakimi tam historiami, że aby, że to, że tam. Po prostu to była kolejna walka, chciałem wrócić, nie udało się i tyle. Ale czym to się różniło w porównaniu ze sparingami? Mówisz, że sparingi przebiegały dobrze, dzisiaj to nie poszło. Czy Twardowski był tak dobry w porównaniu z sparingami, czy po prostu ta przerwa, jakiś stres związany z walką taką oficjalną? Czy miał farta? Nie mam pojęcia, bo to wiecie, to na obecną chwilę. Był lepszym zawodnikiem, oddaję mu to i z całym szacunkiem o nim się wypowiadam. Życzyłem mu powodzenia, niech chłopak, który mówię, stara się, robi wszystko jak najlepiej tylko może, jest młody, ma 23 lata. Także życzę mu powodzenia, bo tutaj odbierać jemu teraz, z jakiej paki ja mam odbierać zwycięstwo? Po prostu przegrałem walkę i trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. Ja mówię to po prostu z pełną odpowiedzialnością. Nie dałem rady, wygrał ze mną walkę i krótko zmienię na temat. No dobrze, co ta porażka oznacza dla Ciebie? Czy to jest jakiś koniec, czy po prostu boksujesz dalej? No, szykowałem się na takie pytania i... No, to jest naturalne pytanie w takiej sytuacji. To znaczy, czy wygrywam, czy przegrywam, to wiesz. Przegrałem walkę, a co dalej, to ja nie wiem. Zobaczymy. Może rewanż? W Twoim narożniku był hipnotyzer, nie pomogło? Skąd taki pomysł? Pomogło? No nie, ale skąd taki pomysł? No to, nie, z Frankiem się znamy jakiś czas, to nie chodzi o hipnozę, nie chodzi o to, tylko po prostu dzisiaj Krzysztof okazał się lepszy ode mnie. I tyle, tutaj nie będę, wiesz, zwalał na Franka, że przegrałem. Bez sensu. A wracając do samego pojedynku, jaki był plan na walkę? Plan taktyczny? Plan taktyczny był taki, żeby go po prostu wciągnąć troszeczkę w dłuż w walkę. Wiadomo, że to była sześciorundowa walka, żeby go po prostu wciągnąć, żeby boksować prostymi ciosami i tyle. I tak to miało wyglądać. Coś Cię zaskoczyło w boksie Krzysztofa? No, zaskoczyło mnie to, że zmusił sędziego do poddania. Ty czułeś się mocno zamroczony po tych ciosach? To Twoim zdaniem słuszne poddanie, czy za szybkie? Tak. Nie czułem się aż tak zamroczony. Nie czułem się aż tak zamroczony. Byłem po prostu... może powinienem przyklęknąć, nie? Bo tak, nie poczułem te ciosy. Widocznie sędzia zadecydował, że trzeba skończyć walkę. No i... Też nie zabieram tego sędziemu, miał do tego prawo i zrobił to zgodnie ze swoją powinnością. Krzysztof, jak ty myślisz, czy jeszcze jakiś promotor w Polsce będzie chciał ci dać pojedynek? Nie, wiesz, na dzień dzisiejszy nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Będzie pewnie bardzo ciężko, ale kto wie. Czy w tym momencie nie jesteś związany kontraktem z nikim? Nie. Nie, mieliśmy z Mateuszem umowę taką słowną, taką inną. Czyli rozumiemy, że powrót do treningów i boksujemy dalej, czy na razie przerwa i trzeba przemyśleć nad swoją karierą? Tak, trzeba przemyśleć to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co się działo, to wszystko. Co dalej robić, jak to dalej robić, czy odpocząć i nie myśleć na razie o tym i dać sobie czasu. Znając życie, to zaraz pewnie pójdę poruszać się, pójdę się pobiegać, bo jestem sportowcem od najmłodszych lat i po praktycznie 20 latach treningu, bo prawie 20 lat trenuję, po 20 latach treningu. Nawet fizjologicznie ja jestem zmuszony, ale to dobrze, jestem zmuszony do tego, żeby cały czas się ruszać. Nie? I tak będzie. Czy kiedykolwiek wrócę na ring? Nie wiem. Czy kończę karierę? Nie wiem. Taka
byście mnie zrozumieli, bo na dzień dzisiejszy co ja mogę powiedzieć. Czas pokaże, tak? Czas pokaże, no. Nie miejcie takich smutnych min, bo to tylko przegrana walka, żyje, wszystko jest w porządku. Bo po raz co zabawa, mówisz od razu, że podjąłeś decyzję o tym, że będziesz dalej boksował, tak? Teraz zastanawiasz się. Nie, to wiesz, to tak z Abelem to tak było, że chciałem wrócić, że to było jeszcze, że było jeszcze tak. A teraz to wiesz, to po tych dwóch takich latach, nie? Ja każdego dnia trenowałem, ja budziłem się i szedłem spać z tą nadzieją, że będę walczył, nie? Cały czas trenowałem, bardzo ciężko trenowałem i wierzyłem, że może będę walczył, nie będę się tutaj 100 razy tego samego powtarzał. Jakbym miał jakieś inne myśli, to bym powiedział, ale dzisiaj jeszcze co ja wam mogę powiedzieć. Zadawajcie pytania, będę starał się wam odpowiedzieć. Czekamy na twoją decyzję w takim razie, tak? No, tak, no. To jest boks wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.